Ciekawostki do hubu Lake Flacid. Kiedy wejdziemy w debug mode, to poziom Lake Flacid jest oznaczony jako Gex Cave 5, a Mission Control oznaczony jako Gex Cave 6, co oznacza, że ten hub był stworzony jako pierwszy przed Mission Control. W prototypie z 30 grudnia 1998 roku poziom Holiday Broadcasting pojawia się w tym świecie. Halo, halo. Dzień dobry. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejną sesję z Zagrajmy w Gex 3 Deep Cover Gecko na konsolę PlayStation 1. Więc tak, jesteśmy sobie w naszym pierwszym oficjalnym świecie. Poprzednim razem przechodziliśmy przez trening, bo musieliśmy się nauczyć na nowo tych wszystkich naszych kombinacji, jakie znamy z Gexa. Dodatkowo przeszliśmy poziom świąteczny, gdzie pokonaliśmy złego świętego Mikołaja, w sensie podrabiańca, można by to tak nazwać. I poziom wzorowany na Sherlocku Holmesie lub innych detektywach. I tym samym odblokowaliśmy sobie dostęp właśnie do pierwszego naszego oficjalnego świata. I poza tym to oczywiście poznaliśmy fabułę tej gry, gdzie dowiedzieliśmy się, że Res po raz trzeci powrócił. No i musimy uratować naszą kobietę, można by w sumie tak nazwać, albo naszą asystentkę Agent Extra. I co tutaj mamy? No, mamy tutaj kolejne poziomy do zrobienia. Oczywiście standardowo zabieramy się za poziomy główne. Poziomy bonusowe i takie sekrety będziemy sobie robili oczywiście na samym końcu gry. I co tu mogę więcej powiedzieć? Co ja tutaj chciałem więcej, moi drodzy, powiedzieć? Nagrywam to o 7.51 9 czerwca i chyba nic więcej nie mam ciekawego do powiedzenia, tak więc w sumie zabrałbym się chyba na początku za ten poziom, ponieważ będziemy sobie dopiero pod sam koniec tej sesji 100%ować hub, tak więc myślę, że bez zbędnego przedłużania możemy iść do Army Channel. Let's get it on! Dokładnie, Gex. I mamy tutaj po raz kolejny 3 misje, z czego czwarty pilot, jak mogliście zobaczyć, to będzie pilot za zdobycie wszystkich rzeczy. Możecie sobie tutaj na spokojnie przeczytać, co dana misja oznacza, a my zabieramy się za przechodzenie. Jestem ciekaw, jak nam pójdzie. Ciekawostki do poziomu Army Channel. Prototyp jest 30 grudnia, zastępcza nazwa tego kanału nosiła nazwę War Channel, czyli kanał wojny. Jak pokazano w prototypie z 30 grudnia, po wybraniu misji na początku wyświetlana jest animacja nieużytego helikoptera, pokazująca jak startuje. Ten przerywnik nie występuje w wersji finalnej. Halt! Ryan, I don't know Ryan, but if it gets me a tongue full of bugs, that's my mission. Więc chyba nie muszę mówić, że ten świat, a raczej ten poziom parodiuje wszystkie poziomy związane z... Znaczy wszystkie poziomy, wszystkie jakby gry, filmy, książki związane z... no wojną, no nie? Ja oczywiście nie potrafię się skradać, przez co no widzicie co się dzieje. Ale ja nie będę tego ukrywał, że ja po prostu tutaj specjalnie łażę, dlatego że no ja chcę zrobić jednak 100% w tym poziomie. Więc dlatego ja tutaj zbieram te wszystkie komary, nie komary. I teraz patrzę, gdzie tu jeszcze coś pominąłem, bo na bank coś kurczę pieczone pominąłem. Dobra, na razie nic tu nie widzę, więc wejdźmy sobie do...
A, jesteśmy po drugiej stronie, tak? Okej. Dobra, zanim pójdziemy na drugą stronę, to zobaczmy, czy czasem tutaj nigdzie nie będzie żadnych komarów. Warto się przyjrzeć temu wszystkiemu. W ogóle, graficznie, jak i soundtrackowo, to poziom naprawdę jest bardzo dobry, w mojej opinii. I jedna rzecz mnie bardzo zastanawia, jeżeli chodzi o ten poziom. A mianowicie, jakie ja mam wspomnienia z tym poziomem? Bo szczerze powiedziawszy, ja w ogóle nie pamiętam mojej potyczki z tym poziomem. Nie wiem, czy ja się z nim męczyłem, czy nie. Bo nie pamiętam w ogóle tych live'ów z 2017 roku. The first word out of your filthy sewer will be Gex. A, no i możemy teraz zasiąść za działko maszynowe. I ten. I możemy właśnie w taki oto sposób te wieżyczki niszczyć. Mogłem to zrobić od razu. Ale no, jakby wolałem sobie na spokojnie zabrać te komary, a dopiero teraz skombinować. I teraz chyba będziemy mogli w takim razie wrócić z powrotem do tamtego miejsca, w sensie do tamtej sekcji, z której niedawno wyszedłem. Ponieważ prawdopodobnie tam jest dalsza część poziomu i tam będziemy mogli zebrać resztę komarów. Całkiem spoko, całkiem przyjemne, muszę przyznać po prostu. No i ogólnie, jak się uda nam zrobić właśnie, w sensie, no, jak zniszczyliśmy teraz te 5 namiotów, no to jak zauważyliście, jest animacja, że helikopter przylatuje z właśnie ogromnym telewizorem i to zwiastuje nam koniec poziomu. Ale my sobie jeszcze tego poziomu kończyć nie będziemy. Ale swoją drogą fajna animacja, muszę przyznać, naprawdę. Doceniam coś takiego i mega propsuję. Bo to jest naprawdę coś mega urozmaicającego, jeżeli mogę to tak ująć. Dobra, więc zasiadamy za działko i niszczymy te, kurde, reflektory, bo one nam będą bardzo przeszkadzać, zresztą te granaty chodzące też. Zapomniałem, że taki w ogóle przeciwnik istnieje w tej gierce. Więc najpierw na sam początek, żeby po prostu już się z tym nie pitali, to zniszczmy te wszystkie działka i będziemy mieli to wszystko z głowy. Znaczy działka. Te wszystkie światła, które tutaj nam świecą i potem nas atakują. Brzydcy ludzie. O, i checkpoint mamy, więc jakbyśmy ewentualnie zginęli, no to tutaj będziemy mogli się odrodzić. Znaczy, ja powiedziałem, że jakbyśmy ewentualnie zginęli i niekoniecznie mi chodziło, żeby zginąć, no ale... Co kto lubi, no, jeżeli ktoś chciał, żebym teraz zginął, no to proszę bardzo, zginąłem, moi drodzy, i co teraz mi zrobicie? Znaczy, przynajmniej sobie na nowo ten, będę mógł energię, znaczy energię, Boże, punkty zdrowia ogarnąć. Ale nie będę tego ukrywał, że nie jest mi do śmiechu w tej sytuacji, bo jednak, no, lepiej mieć im więcej żyć, tym lepiej, no nie? Ja wychodzę z takiego założenia, no, może niesłusznego, ale... No, wychodzę po prostu z takiej prostej myśli, że im więcej żyć, tym lepiej. Ale wydaje mi się, tak patrząc po strukturze, że ja chyba nie za bardzo męczyłem się z... Z tym poziomem. Ale pewności stuprocentowej nie mam. Jeżeli komuś się chce zrobić research przy okazji, to możecie obadać sprawę i sami sobie zobaczyć, jak chcecie, moje stare zapisy streamów z 2017 roku i wyrazić opinię. Czy ja tam jakkolwiek, nie wiem, rage'owałem, czy nie rage'owałem, przychodząc ten poziom. Wydaje mi się, że jeżeli rage'owałem, jeżeli powiedzmy... było źle ze mną, bo na przykład psychicznie nie wyrabiałem, robiąc ten poziom, to prawdopodobnie przez to, że wtedy grałem tak bardzo na szybko, a teraz wydaje mi się, że im dłużej siedzę, tym bardziej chcę się postarać, tym lepiej mi to idzie. Bo wiecie, pamiętajcie, że
jak się śpieszycie, to nie do końca to jest dobrze. To jest w sumie nawet bardzo źle, no bo im bardziej się śpieszysz, tym większa frustracja jest w tobie. I potem wychodzą takie właśnie różne kwiatki. Dobra, zasiadamy za działko i niszczymy ten reflektor, bo mnie bardzo denerwuje. I swoją drogą mamy tutaj dużo różnych plakatów, nawet plakaty z razem są. Więc warto to mieć pod... Warto to mieć na uwadze. Chciałem powiedzieć pod uwagą, mieć na uwadze i tak chciałem dziwnie połączyć to wszystko. Bez sensu. Dobra, 31 komarów. Ja jeszcze się, kurczę pieczone, rozglądnę. Czy czegoś tu nie ma? O, tutaj na przykład coś jest. A żetonik bonusowy zawsze się przyda, bo później będziemy mogli sobie właśnie odblokować te rundy bonusowe. Ja się postaram oczywiście dzisiaj cały ten świat skończyć, ale w sensie cały ten świat mam na myśli świat, a nie poziom, który obecnie robimy. Bo wydaje mi się, że jest to możliwe, aczkolwiek, no mówię, problem jest taki, że ja nie pamiętam w ogóle tych poziomów. Więc tu będę bardzo mocno na pamięć grał. I to jest jeszcze gorsze granie na pamięć niż w Geksie 2, bo w Geksie 2 to ja jeszcze co nieco pamiętałem. A tutaj to naprawdę muszę grać na mocną pamięciówkę. I tak, robię specjalnie tak długo, tutaj siedzę. Ponieważ jeżeli nie pamiętacie jakby tych pierwszych odcinków z Geksa 3, to wspominałem tam, że na początku właśnie będę dłużej siedział po raz pierwszy w poziomach, żeby na spokojnie zebrać te wszystkie rzeczy, żeby już od razu zrobić 100%, by potem nie robić w następnych misjach niepotrzebnego, wiecie. Żeby po prostu następne misje zrobić już trochę szybciej niż teraz. Note to self, don't get killed in this loud hole. O, i Gex powtórzył sekwencję z Geksa 2, bo on to samo gadał. Nawet dokładnie pamiętam, że gadał to w pierwszym poziomie. Raczej na początku pierwszego poziomu. No i nadrobiliśmy sobie żyćko. Mielibyśmy oczywiście tych żyć 18, ale nie mamy tych 18 żyć, ponieważ straciłem w głupi sposób. I teraz trzeba zasiąść za działko i tutaj pozbyć się pewnych reflektorów, które mnie denerwują. Dokładnie tak. I teraz możemy iść dalej za ciosem i przejść do następnej sekcji, gdzie tutaj mamy również trochę rzeczy do zrobienia, co już zresztą widzę. Nie, ale powiem wam szczerze, tak poza tą jedną głupią śmiercią, to poziom jest naprawdę bardzo przyjemny. Nie mam czegoś takiego, że patrzę z pogardą, bo o, straciłem jedno życie. Jakby... Nie, no przyjemnie mi się, kurde, gra w ten poziom, naprawdę. Co jak co, ale to mogę powiedzieć z ręką na sercu, że mi się mega przyjemnie gra w ten poziom. I chyba muszę działkiem zniszczyć te drzwi, ale nie mam pewności. No nie, nie do końca. Wydawało mi się, że muszę działkiem to zniszczyć. Ale mogło mi się wiele rzeczy wydawać i... Mogę po prostu nie mieć w nadzwyczajnym świecie racji, więc dobra, nieważne. Idziemy do przodu w takim razie, bo... Co mogłem zrobić, to zrobiłem, chyba. Chyba. Ale pewności nie mam, bo... No to jest to samo działko, dobra. Chyba, że gra wymaga od nas, żeby przejść dalej, żeby zniszczyć jeszcze ten reflektor, bo być może tak też może być, więc... No dobra. Zobaczmy, jeden wominąłem w sumie, więc... A może nawet nie jeden? Może nawet kilka? Ale na tą sekcję to chyba tylko jeden. Nie, jest jeszcze jeden. Haha, widzicie? W sumie, jak wsłuchacie się w soundtrack, który nam tutaj towarzyszy, to jest dosłownie nutka z menu głównego i z poziomu świątecznego, tylko że w takiej wersji wojskowej. Jakby spoko, ja do tego problemu nie mam,
ale uważam, że troszeczkę jest to takie lenistwo ze strony twórców. O, teraz się drzwi otworzyły, widzicie? Więc chyba wypadało naprawdę zliczyć te reflektory, no, bo innego wyjścia jakby nie widzę. Good morning, Menlo Park! Aha, jakaś teczka. Teczka z brudami na Reza. Tylko że ja nie chcę jeszcze kończyć poziomu, bo... Kurczę, no fajnie byłoby jednak mieć... Fajnie byłoby mieć jeszcze te komary i inne tego typu rzeczy, bo tu już pilot na nas czeka. Ja bym mógł oczywiście go wziąć, ale go nie chcę brać. Więc myślę, że teraz wypadałoby po prostu cofnąć się na początek i zobaczyć, czy czasem tam nie było jakiejś sekcji, którą pominęliśmy. Bo dopóki ja nie będę miał wszystkiego... dopóty nie skończę tego poziomu. Więc porozglądajmy się, teraz mamy trochę czasu, nikt nas nie pogania. No, możemy wyjść teraz, fajnie. I na nowo musimy niszczyć, aha, czyli to jest, mamy powtóreczkę z rozrywki. No, przy okazji tutaj mieliśmy dźwięk, że się pilot pojawił, fajnie, ale my póki co się tym nie interesujemy. Tu nas na przykład jeszcze też nie było, a wypadałoby się tutaj wybrać. Don't get killed in big loud war. O, jedziemy sobie teraz czołgiem, elegancko. To teraz będzie fajna sekcja. Ja ją w sobie pamiętam No jak przechodziłem pierwszy raz Geksa Trójkę na streamach, to ja pamiętam, że była taka sekcja. I być może nawet skończymy sobie misję tutaj tą pierwszą. Bo czemu nie? Naprawdę fajnie jest sobie pojeździć czołgiem. Tu przy okazji możemy właśnie sobie poniszczyć i pozbierać itemy, które nam brakują. Czyli właśnie między innymi komary, które tutaj na nas czyhają. Oczywiście nie wszędzie będziemy mogli tak zrobić, ale przynajmniej tutaj możemy wejść, nie? W ogóle mogę zobaczyć w totale tego poziomu? Jak to między innymi wygląda? Mamy tak, 4 piloty do zebrania, 6 łapek z 10 i 2 jeszcze bonusowe żetony do zebrania. Okej, dobra. Oczywiście jak możecie, moi drodzy, to też napiszcie wasze, nie wiem, wspomnienia z tym poziomem, bo myślę, że ludzie, co grali w Geksa Trójkę, czyli na przykład ktoś z was, możecie mieć jakieś fajne wspomnienia z tym. A nie powiem, ja lubię czytać wasze komentarze, o czym już wiecie od bardzo dawna. Czasami mam problemy z odpisywaniem od razu, to mogę powiedzieć. Ale bardzo lubię czytać wasze komentarze, więc... Do wyboru, do koloru, możecie pisać cokolwiek chcecie, jeżeli macie jakieś wspomnienia, ja na pewno to przeczytam. Elegancko, 12 łapa. Może też nam się uda dzisiaj kolejny upgrade zdrowia mieć. W sensie tych łapek zdrowia. A nie wiem, przydałoby się coś takiego, nie będę tego ukrywał. Tu na razie też nic nie widzę. ...82 komary. I teraz jeszcze raz sprawdzamy, ile brakuje. Teraz tylko jednej łapki i wciąż dwóch żetonów bonusowych, tak więc to mi się akurat trochę nie podoba już.
83. Dobra. W ogóle co to jest za czołg? Nawet nie wiemy. To jest tylko czołg, gdzie mieliśmy napisane te takie więzienne kreski, jakby, nie wiem, Gex był, wiecie, no, no jakby Gex miał po prostu w pierdlu siedzieć albo ktoś inny, a Gex mu po prostu ten czołg zajumał. Dobra, czyli teraz tak, jeszcze jeden żeton bonusowy i będzie cacy. O, kolejny ten, telewizor nam tutaj zleci. Ja w ogóle myślałem, jak ja teraz właśnie przechodzę ten poziom, to mi się wydawało, że ta sekcja z czołgiem będzie zwiastowała jakąś bitkę, kurde, tutaj. Coś jak Medal of Honor Underground. I co się stało z moim czołgiem? Gdzie jest czołg? Czołg jest tutaj. Czyli jeszcze raz trzeba wsiąść. Dobra, jedziemy w takim razie. Ja jeszcze nie skończyłem, sorry, ale dopóki ja tutaj swoich spraw nie ogarniam, no, znaczy nie poogarniam, no to nie będziemy kończyli jeszcze tego poziomu, a nam naprawdę niedużo zostało, więc wypadałoby zabrać się za to. Moi drodzy, jeżeli nie ma tego tutaj, to wydaje mi się, że jest jeszcze jedno miejsce, gdzie mogliśmy ewentualnie zostawić te komary, jak i żeton bonusowy. A mianowicie właśnie jedna z tych późniejszych sekcji, którą już robiliśmy. Tylko teraz pytanie. No dobra, wrócimy sobie tędy. Bo my właśnie zastanawia, czy jakbyśmy zniszczyli te beczki, to czasem z nich by nie wyleciały te komary. Ale wątpię w to, bo nawet kamera nie chce się do tych beczek obrócić. Dobra, tutaj są jeszcze. Może nawet to będzie ta wymagana ilość. To by było całkiem fajnie. No kurde. Co tutaj będziemy mieli? Jakieś podziemne przejście, jakiś bunkier. O, patrzcie, widzicie, dobrze, żeśmy tutaj przyszli. Bo widzicie, to jest to, że ja jakby nie ćwiczyłem sobie przed Gexem trójką, więc lecę tak naprawdę na żywioł. Ale przynajmniej jest zabawa. Ja przynajmniej tak uważam, że jest zabawa, jest śmiesznie. Wy możecie się pośmiać. Ja mogę się pośmiać czasami nawet z samego siebie. I mamy total chyba ogarnięty już. No tak, 10 na 10, 3 na 3, elegancko. Nawet mamy jeden pilot właśnie za za zrobienie jakby 100% tych itemów, no nie? Więc teraz moje zasadnicze pytanie jest takie, jaki pilot chcemy najpierw zebrać, bo ja osobiście uważam, że lepiej byłoby wziąć ten pilot, z którym byśmy się trochę męczyli. A męczyliśmy się, tak delikatnie mówiąc, chyba z tym pilotem za z tym pilotem, gdzie musieliśmy właśnie tutaj niszczyć czołgiem, no nie? Więc mam taką, może nie, kurde, nie, nawet nie wiem, co ja chciałem powiedzieć. W dużym skrócie, zbierzmy pilot za ten, za czołg. Bo się z nim chyba trochę bardziej, tak mi się przynajmniej wydaje, że z nim się bardziej męczyliśmy. Ale mogę się mylić oczywiście, więc lećmy po prostu tutaj. Na samą górę. I tyle. Lock and load, little lizard. Dokładnie tak. Elegancko zrobione. Hello.
Hello, soldier. All is fair in love and war. Now that war is out of the way, well... Don't you ever give up. I have not yet begun to fight, I think. To, żeś Gex, kurde, zabłysnął w tej rozmowie, nie powiem, że nie, kurde. Nie ma co. Naprawdę, żeś ładnie zabłysnął. Dobra, zasejwujemy sobie, bo czemu by nie? Zawsze warto sobie na bieżąco zapisywać gierkę. I jedziemy zaraz z kolejną misyjką. No dobra. Dokładnie tak, Gex, wyjąłeś mi to prosto z ust. Teraz kanonicznie, jakbyśmy mieli po kolei robić tę misję, no to teraz wystarczy wyświetlić tę misję i zobaczyć pokazówkę, co byśmy musieli zrobić, żeby zdobyć ten pilot, który i tak już zdobyliśmy. No i tutaj jest pokazówka z czołgiem. Elegancko. Bardzo mi się to podoba i zatem niszczymy po raz kolejny namioty, bo czemu by nie? Teraz już możemy totalnie na pałę to zrobić, ponieważ ja znam tę misję. Zresztą pokazywałem wam przed chwilą nawet, jak możemy w bardzo prosty sposób zdobyć pozostałe piloty, więc nie ma to tamto. I teraz może będziemy mogli wrócić, bo ten telewizor chyba się pojawi obok tej bramy, gdzie właśnie była ta misja z czołgiem. Więc wracamy. Nic tutaj po nas, teraz możemy po prostu już lecieć na pełnej curwie. Dokładnie tak, jest tutaj ten pilocik. Elegancko. Dokładnie. Teraz możemy ogarnąć już trzecią misję. I ta trzecia misja to przecież było dostanie się i zabranie tej teczki, Reza, co nie? O ile dobrze pamiętam, a mogę się mylić w tej kwestii. No tak, przecież tam jest ta cała teczka, Reza. Dobra, to też zrobimy szybko, to już wiecie, gdzie to jest, więc zrobimy sobie teraz cięcie i po prostu zobaczymy się tam na samym końcu. Tak więc, cięcie w tym oto momencie. Nie czuję, gdy rymuję. No, elegancko, jesteśmy tutaj, moi drodzy. I teraz ciśniemy z koksem, z panem generałem, jednym i drugim. Raczej z nim i z jego bratem bliźniakiem, nie oszukujmy się. No i tyle. Moi drodzy, udało nam się zrobić 100% w Army Channel lub po prostu w kanale wojennym, jak już chcemy sobie to tak nazwać dokładnie. Albo w kanale wojskowym, whatever. Lock and load, little lizard. Powiem szczerze, całkiem ładnie nam poszło, całkiem szybko nawet bym powiedział. W szczególności, że tutaj mamy jeszcze dwa poziomy do zrobienia. I potem robimy bosika, a na samym końcu czyszczenie tego świata, tej sekcji. Znaczy nawet nie sekcji, po prostu tego świata, dobrze to powiedziałem, więc no,